Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z holem prosto z Światy. Spożywka. No, poczyniliśmy takie dosyć spore zakupy. Za wszystko zapłaciliśmy 104 funty, także nie mało. Pokażę Wam, co kupiliśmy. No to zaczynamy. Byliśmy na zakupach w Aździe. Na reklamówki niestety z Tesco, ale ja zabieram ze sobą reklamówki. I co kupiliśmy? Aha, dobra. Kwaśna śmietana. Cebule już mi się, jak widzicie, wysypały. Mam dosyć dużo cebuli i żółtej, i czerwonej na wagę. Także taki woreczek cebulek. Taki bekon do gotowania. Rafał wziął sobie takie gotowe zupy. To były przecenione na 55 pensów. No i takie zupki mamy dwie. Masło bez soli i z solą. Muszę sobie to jakoś tak odkładać z głową. Jajeczka. Dwa razy M-ki. Raz eleczki oczywiście z wolnego wybiegu. Dobra, pierwsza się to poleciała. Następna. Ja sobie wziąłam taki chleb tostowy z zapiekanek. Pomidorki. Rukola. Dwa bakłażanki. Kiść bananów. Szczypiorek. Oczywiście cytrynki. Papryka też musi być. Takie mniejsze ziemniaczki, bo chcę mieć skórkę wygotować. Wzięłam trzy paczki organicznych marchewek, bo kończy się dzisiaj data ich i były przecenione, słuchajcie, na 6 pensów. Także bez cen. Kupiliśmy trochę wędlin już. Oczywiście na polskim stoisku. Krakowska, żywiecka. Po kawałki szynki z krakusa nawet. Zobaczcie, taka całkiem ładna była. Kiełbaska toruńska z JBB. Dalej. Jeszcze jedna żywiecka. One całkiem fajne terminy do 23 maja mają. Cały blok takiego sera. Smoothie. Truskawka banan. Dalej. Mango i passion fruit. Chwilę. Momencik. Teraz taką bardzo oszukaną szynkę. Muszę ją zobaczyć, może do tostu będzie. Mięsko mielone. Do bakłażana.
teraz tak. Jakież to ciężkie. Taką wielką paczkę Tixów. I paczkę skrzydełek. Tych Tixów jest aż 2 kg, skrzydełek jest kilogram. Ja to sobie poporcuję i będę mieć do czego? Do zupy. Dobra, kolejna siata. Zróbmy to tak. Dalej. Wzięliśmy takie cyferki na drzwi. Musieliśmy nakleić, żeby nas łatwiej kurier znajdował. Ciasteczko Oreo, Lady Gaga i urodzinowa impreza, bo coś tak. Kawka, bo tej złotej mi brakło. Oczywiście kawy mamy zapas, ale jedna więcej też będzie ok. Dalej żarówki. Mam padło w salonie. To jest trawa cytrynowa do tajskiej takiej zupki. Berlinki. To zaraz, to zaraz. Ja tutaj mam sfery, takie kapsułki do czyszczenia zmywarki. Były w promocji za 2 funty, więc wzięłam. Następnie aż 5 sztuk takich makaronów. Były tanie, było po 50 pensów. To może sobie leżeć, jakby mi się nie chciało robić. Następnie, przez tym to muszę uważnie. Jedne papryczki chili. Kolejne. Tamte mają 3 te papryczki, te też mają 3. Muszę tą skalę ostrości. Natomiast te mają 4, są naprawdę bardzo ostre. Ale potrzebne nam jest do tajskiej zupy, tak jak mówiłam. To na końcu. Dobra. Teraz tak. Kupiłam 2 płyny do naczyń. Takie najtańsze, one są dosyć gęste. Ładnie pachną. Więc są ok. Dalej. Piwko. Ja nabrałam. My je bardzo lubimy. 2, 3 powinny być. Tak, 3 te piwka są. Następnie taką fajną buteleczkę prosecco. Mi się bardzo ta butelka podobała. Jak wygląda. I to jeszcze dla mnie, bo ja lubię. 4-pak piwka. Są 2 i 2 mi wypadły. To jest takie piwko. Ktoś, kto jest albo był w Wielkiej Brytanii, pewnie będzie je znał. Goblinek złoty. I już kończymy pomału. Dwie paczki takich, o matko, nawet nie mogę w kamerze wam pokazać, takich ogromnych ręczników papierowych. Bo u nas tego idzie. Jeszcze, to że sobie wzięłam, ale nie wiem, czy wam będę w stanie tutaj pokazać, czy po prostu zobaczycie już na mnie. Koszulki takie zwykłe, najprostsze. Jedna taka niebieska, druga różowa, po prostu takie po domu. Fajny nawet materiałek, wam ładnie są wykończone pod szyją, bo ja nawet na sobie mam z tej serii koszulki, ale to może pokażę wam innym razem. Będę się odwieślać.
i hit. Tego nigdy nie widzieliśmy. Taniec to chyba nie było, bo nie wiem, czy było 3 funty. Złoto takie do drinków, do szampana. To właśnie pod kątem tego prosecco. Zaraz będziemy testować, więc na końcu tego holu pokażę Wam, jak to wygląda. Dobra, rozkładam te zakupy, uciekam do Rafała i będziemy testować. Czekajmy aż troszkę opadnie pianka. Muszę nalać 1/3 kieliszka i dosypiemy tego słodka. Strasznie jestem ciekawa efektu. Zapowiada się bardzo ciekawie. No to test. I teraz patrzmy, co się będzie działo. Magia. Dzieje się magia. Przybliżyć i pokazać. Dla samego wyglądu tego prosecco. No to teraz ja skosztuję, zobaczę jak smakuje, więc napiję się Waszego zdrówka. Chciałam Wam powiedzieć, o teraz widać, zobaczcie, pięknie. Ten pyłek w ogóle nie zmienił smaku prosecco. Jeszcze raz Wam pokażę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Och, tak. Zobaczcie, jak to się błyszczy. Jeszcze Wam pokażę ten otwarty. Zobaczcie. Gold, gold, gold. Odkładam. No więc tak, kochani, życzę Wam miłego wieczoru. A ja się będę delektować tą lampką szampana.